Witajcie moi drodzy, z tej strony DSO, jesteśmy w kolejnym odcinku z serii Resident Evil. Moi drodzy, ten odcinek będzie dramatyczny ze względu na Ashley przede wszystkim i na nowych przeciwników, którzy się tutaj pojawią. Ja jeszcze bym chciała zobaczyć, będą tutaj sekwencje, ja nie wiem ile ja się będę z tym bawić i ja nie wiem czy to wszystko zdążę zrobić w dzisiejszym odcinku. Natomiast tak, chciałabym zobaczyć, czy ja mogę kupić... nie mogę, bo wydałam całą kasę w ostatnim odcinku. No to słuchajcie... Lecimy, bo w sumie... A czekajcie, jeszcze jedną rzecz chciałam zobaczyć. Bo ja mam Punishera, czy on ma dostępną nową broń, taką... Wiecie... Handgun, to była ta pierwsza, prawda? Blacktail. 1.7 Reloaded. 1.7 Firepower 0.9. A ten ma 1.6, no właśnie. Ja muszę zobaczyć, jak to wygląda. No, tu w sumie nie ma się nad czym zastanawiać. Ja bym, wiecie co, ja bym sprzedała Punishera i kupiłabym Blacktaila. Co wy na to? Zobaczymy, mamy save'a w razie czego, prawda? Tak, aha, ale czekajcie, bo ten mam na 1.3 teraz zupgrade'owany. 1.3, a jakbym kupiła sobie tego, to on ma 1.6, już od razu na starcie jest lepszy. Dobra. Trudno. Sprzedajemy to. Okej. Jeszcze to zapiszemy za chwilę na innym slocie. Zobaczymy, czy da radę to teraz stuningować. Nie mamy więcej kasiury. No jakoś, słuchajcie, damy radę. Dobra, 1.8 to już jest coś. Zapisujemy to, bo jakbym miała zginąć... Aha, nie mam wybranego z ekwipunku. Dobra. Na innym slocie, może być na tym na przykład. Za cholerę nie chciałbym się tego powtarzać, a niestety nowi przeciwnicy są dość silni, niestety. Więc i tak w sumie shotgunem powinno, chociaż w sumie nawet shotguna powinno wymienić. Dobra, zobaczymy jak nam to pójdzie z tym starym shotgunem. To jest pierwsza irytująca miejscówka, jak 150, ale będzie jeszcze jedna. Będzie jeszcze jedna, moi drodzy. Co chodzi? Gdzie oni się kitrają? Mogłam ich w ogóle tam nie zastrzeliwać, wiecie? Popełniłam błąd. Oni tu przybiegli! Nie cierpię mnichów. Będzie taka, słuchajcie, akcja, że będziemy musieli bronić Ashley i to będzie coś okropnego do wykonania. Okej, okay, rozwaliliśmy mu epek. Dawaj to, co zostawiłeś. Kasę, no. Zawsze się przyda. Mhm.
Czekajcie, ja muszę w tą beczkę chyba trafić. Czy ja trafiłam? Tak. Trafiłam. Zaraz po nią pójdziemy, tylko wiecie co? Porozglądam się tutaj. Follow me. Ona tu przyleci? Nie wypowiedziałam follow me, ale czy ona tu przyjdzie? Przyjdzie. No i tutaj wejdź w tą bramę i zostań tu. Aha. Dawaj, dawaj, muszę trafić w beczkę. Wow. Ale rozwaliliśmy to, to jest najważniejsze. Jeszcze chyba stąd rzucają. Słyszę kogoś. No nie! Tak, słyszę cię. O Jezu, czemu ona się chowa jak głupia? Słuchajcie, to czyli oni mogą tutaj po nią też przyjść? No to lipa. Ona musi iść ze mną w takim razie. Ale dramat. Dobra, słuchajcie, chodź szybko tu ze mną. Szybko! Łożesz ty ciulu, ale mi zakosił. Jakie francowate typsko. Zrobimy tak, to zmieszamy sobie z tym. No bo co mogę innego zrobić? Jajo zjedzmy. Coś tam, nie wiem co to dało, ale... Ale nie teraz, shotguna nie, tylko ze zwykłej broni. Nie wiem, czy ja w ogóle te maski mogę im... No nie, w te maski się nie da, więc tylko w korpus. Zbieramy wszystko, no bo co? Co tu jeszcze jest? Kurde, niepotrzebnie zmieszałam to. Ojoj. Zlamiłam. No i tutaj masz czekać. Tutaj masz czekać, ciucha. Skąd oni to wyrzucają? Stamtąd. Jak ich zabić? Stąd? Aha, jest gość.
Serio? Ja pierdzielę, to oni tutaj też mogą? No, rzuć tu. On wstanie czy nie wstanie, bo nie wiem. Chyba nie. Boję się. Tam jest następny! Kurde! Ja pierdzielę, ale mnie, słuchajcie, łoją. No strzelaj, strzelaj. Już? Chyba już. Ale jasne. Co ja mam teraz zrobić? Się zastanawiam. Tutaj wcześniej było pokazane jakieś... A, to jest pokrętło. A, dobra. Chodź tutaj do mnie. Wolę cię mieć na oku. No i lecimy. Tylko że wiecie, jak ktoś mi teraz zakosi, to będzie koniec. Ja co, znowu muszę sobie użyć tej roślinki? No bo co mam zrobić? Nic nie zrobię. Jazda. O, mamy handlarza, to dobrze. Ja sobie teraz ogarnę sprawę z... Welcome. Z tym shotgunem, jak to wygląda. Sprawdźmy, dobra, przestań mi tu chrzanić. Chcę sprawdzić shotguna. Shotgun, jak mam go zaupgrade'owanego? Mam go na 5. I 2,43 szybkość. 5 i 2,43. No, to już jest z bomby szybsze. Dobra, sprzedajemy shotguna. I kupujemy Ryota. Teoretycznie powinnam kupić teraz snajperkę, na to, bo ona nam się tutaj bardzo przyda. Natomiast nie ma takiej opcji, bo... Ona przydałaby mi się tylko w tym miejscu, a tak na dobrą sprawę jest mi szkoda strasznie kasy. Tego Ryota chciałabym właśnie. Okej. Okay. No i co? Czy ja mogę coś sprzedać? Jeszcze tu miałam coś na sprzedaż, chyba jakiś klejnot. Tak coś czuję i coś kojarzę. Tak, dwa nawet. O. Tak, to chcę sprzedać. To zostawmy, bo w sumie nie wiem. Albo to też sprzedajemy. Dobra. Czy starczy mi na coś jeszcze, na jakiś upgrade? 11 tysięcy Blacktail, 10 na ten szybkość, a tutaj? Nie, na to mi nie starczy. No to niech będzie tutaj, pójdziemy sobie w szybkość. Okej, jakiś safe czy coś by się przydało, nie? Szczerze. Dajcie chwilę save'a. Leon, where's your current location? We decided to lay low in a castle, but it looks like it was a bad move. Meaning? Well, it appears that this castle's also connected with the Los Illuminados.
They must not get many visitors here, because they're giving me one hell of a welcome. Sounds bad. I have an idea, Leon. I need you to... What? Repeat, Hunnigan. Great. Just my luck. No okej. Okay. Miejscówa, słuchajcie, której nienawidzę. Nienawidzę. Zabieramy to. Tak. Będziemy musieli podmienić miecze. Złote ze srebrnym. W miejscach, w których one wiszą. Tutaj leżał jaki? Wisiał jaki? Dajcie ten miecz. Tutaj leżał platinium. Okej, platynowy. Chodź tu. Ty masz tu czekać. No, chodźcie tu. Matalo, zabijcie go. No czekam, idziecie czy nie idziecie? O co chodzi? Idziecie. Dobra. Wypróbujmy naszego nowego shotgunika. Aha. Pięknie. Wow, ciebie nie zauważyłam. No i cudownie. Dobra. Ich już chyba więcej nie ma. Chodź ze mną. Zobaczymy, jak to wygląda. Czysto, czysto. Czy tam jest? Nie. O, ja pierdzielę! O, Jezu, chodź tu! Ja pierdzielę, jak ja sobie dam, słuchajcie, teraz radę, to nie wiem. Żeby mnie tylko nie obkrążyli, słuchajcie. Słuchajcie, nie jest źle. Nie jest źle. Jeszcze ktoś idzie, bo przecież słyszę ich. Patrzcie, obkrążają nas. Na dole jest chyba ten czerwony, coś mi się tak wydaje. Oczywiście. Nie mam już naboi, ale lipa. Chodź tu. Dobra. Nie, nie chcę tutaj tego wkładać. Idziemy na górę też pozbierać fanty, o ile mi nie zniknęły, prawda? Te mi na pewno nie zniknęły, ale tamte mi zniknęły. No trudno. Chciałabym safe. O, czerwona. To sobie ją mogę zmieszać w sumie z tą żółtą. I poczekamy jeszcze na zieloną.
Tu nic nie ma. Tu już też nic więcej. Teraz musimy znaleźć ten drugi miecz. Gdzie on jest? On tu nie wisi nigdzie? Tutaj jest. Złoty. Tak. I teraz tutaj musimy powiesić ten platynowy. A tam na dole ten złoty. Dokładnie tak. Zastanawiam się, co będzie, jak tam przejdę, czy tam będzie jakiś safe, a jak nie, to jestem w stanie, słuchajcie, się chyba wrócić taki hektar, tak mi się wydaje. Byłabym w stanie wrócić się, nie wiem, po co ja to tak obkrążam, szczerze mówiąc. Sprawdźmy to. Nie ma tu save'a żadnego. Nie wiem. Leon! Louis, I've got something for you guys. What? Oh, shit! I must have dropped it when I was running away from them. Dropped what? A drug that'll stop your convulsions. Look, I know you're carriers. You've been coughing up blood, right? Yeah. And you? Yes. Damn it! The eggs have hatched. We don't have much time. What are you talking about? I have to go back and get it. Let me come with you. No. You stay here with Leon. He's better with the ladies. I'm sure. Why are you... It makes me feel better. Let's just leave it at that. Okej. Okay. I teraz kwestia tego... No tam na pewno nie pójdziemy na razie. Safe. Chodź na tu. Mogę jej powiedzieć, żeby tu zaczekała? Mogę. Słuchajcie, ja już nie mam naboi. Ja nie wiem, co ja mam zrobić. Ja to jakoś chyba ciulowo rozegrałam, nie wiem. Teraz się cofniemy. Tak, jej tutaj nic nie grozi. Dobra, zmieniam z powrotem na tą broń, ale... Okej, okay, poczekamy sobie, słuchajcie, jak on tutaj podejdzie. Ja chyba powinnam ich co chwila kopać, tak mi się wydaje, bo... Zostawisz coś? Zostawisz. Dobrze. Dramat. Słuchajcie, dramat. Boję się. Wow! Co tam się dzieje? Kto mnie tutaj dziuga? Co to było? Wiecie co? Nie wiem, o co chodzi. A ktoś tu strzela chyba. Ona tu przyjdzie? Przyjdzie. To chodź tu. Weź se, stań tutaj. O co chodzi? Aha. No. Czy on coś zostawił? Zostawił, więc ja tam się cofam.
chwilkę, czemu tu jest ta beczka w ogóle? Daliby mi tego save'a. A coś tutaj jest? Nie. Mogę otworzyć w ten sposób te drzwi? Mogę. Kasa, kasa, słuchajcie. A naboi nie ma. Chodź już ze mną. Wait. Tutaj masz teraz poczekać. Okej. Okay. Wiecie co? Mam pomysł. Chodź tu. Nie wiem, czy oni wejdą drzwiami. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Nie wiem, czy to jest... Weszli tędy. No dobra, dobra. Chodź tu. Ja pierdzielę! O ty ciulu! Jezu, chyba to zjaniłam, co? Wiecie, co chciałam zrobić? Właśnie. Nie mówcie, że ja to wszystko muszę zaczynać od nowa, bo się wpienia. Jezus, nie. Uff. Zostań tu. Całe kuźwa szczęścia. Chodźcie tu. Dobra. Zdupiłam to. To już wiadomo jest. Wszystko zdupiłam. Dobra. Czy tutaj ktoś jeszcze jest? Chyba nie. No chodźcie, chodźcie tu, muchachos. Chodź tutaj, dziołucha. Przyszła? A ona se tędy wchodzi, no spoko. Kazało się jej zostać, kazało się jej zostać. Teraz zabijemy tego ciula. No, strzelaj. No, jeszcze raz. Dobra. Ona niech sobie tutaj czeka. Widzę, że tutaj na szczęście te fanty, które oni zostawiają, są losowe, wiecie? I to jest z jednej strony dobre. On nic nie zostawił. Dlatego, że może nam wlecieć coś lepsiejszego. O! I teraz, i właśnie tak jak w tym przypadku, teraz sobie mogę to tutaj z tym połączyć. Dobra, biorę teraz tego szoguna nieszczęsnego. No i będziemy im strzelać po tych kolanach, nie? Dobra, rozwaliliśmy im to gówno.
Okej. Udało się. Follow me. A teraz chodź ze mną, Jonha. Weźmy sobie teraz może tą automatyczną. Powiem wam, że ja tego nie widzę amunicjowo. W ogóle. Jest tu coś skitrane? Nie. Czemu ty sobie nie naładujesz tego? Jest tu coś? Wiecie, widzicie, leży tutaj ta. W sumie mogę ich w ten sposób załatwiać. Ja, kurczę, powinnam ich zwabiać w takie pomieszczenia i wtedy działać i rozwalać to wszystko. Puszczać z dymem. Mamy klucz. Castle Gate Key. To nie... Wow! Ja pierdzielę! Chodź tu. Automatyczna. Czemu to gówno nie chce paść? Ale się, słuchajcie, napocę przy tym. Zbieramy to wszystko. Uff. Słuchajcie, no nie spodziewałam się, że mi tu powyskakują, jak zabierzemy ten klucz. Tu mamy już klucz do tej głównej bramy, którą mijaliśmy. Co tu jest jeszcze? Roślinka. No to dobrze. Bardzo dobrze. Lecimy. Ja chcę jakiegoś save'ula. Co tam mam? Jak to wygląda? To mogę sobie jedynie przeładować. Mam nadzieję, że już nikt mnie tutaj po drodze nie zahaczy. No i co z tym save'em? Ja tam bardzo nie chcę iść. Co to było? I was starting to wonder when you might notice us. Who are you? Me llamo Ramón Salazar. The eighth castellan of this magnificent architecture. I have been honored with the prodigious power from the great Lord Saddler. I've been expecting you, my brethren. No thanks, bro. My, we've got a feisty one. If you care for your own well-being, I suggest you surrender yourself and simply become our hostage. Or, Mr. Scott, you can give us the girl, because you're not worth a penny, I'm afraid. You can die. I'm never turning into one of them. Never! Got that right. We'll find a cure. No, musimy znaleźć, słuchajcie, antidotum, bo przecież my jesteśmy zarażeni, tak na dobrą sprawę. Troszeczkę o tym zapomniałam podczas tej całej rozgrywki, no ale... Nie da się tego przeoczyć. Co to jest? No tak, bo my tędy już nie przejdziemy. Jest maszyna do pisania. Jak dobrze. Tak też zrobimy. Tylko, że ja nie wiem, czy jest tu się w ogóle z czego cieszyć, bo handlarza nie ma. Są drzwi na lewo i na prawo. Handlarza nie ma, a ja jestem w czarnej D. Dobrze, kochani, zapiszmy to sobie po prostu na jakimś innym slocie. Zobaczymy, jak to pójdzie. Coś czuję, że będzie dramat, bo ja w ekwipunku nie mam praktycznie w ogóle amunicji. Okej.
Moi drodzy, z mojej strony to już tyle. Dziękuję Wam serdecznie za to, że byliście dzisiaj ze mną. Widzimy się w kolejnym odcinku. Pa, pa.